Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Heroes i już technicznie rzecz biorąc finał wszystkich historii. Ale jeszcze pozostała nam ostatnia tak jakby, więc dół, góra. Więc po prostu dziś kończymy Team Chaotix. Już nareszcie i mamy wszystkie główne historie z głowy. Więc praktycznie musimy przejść połowę Team Chaotix. No to jadymy. Jadymy, jak to mówią. To już oglądaliśmy. Więc Frog Forest. Trzy zony musimy przejść dzisiaj. Tego nie było. No więc jak słyszeliście, musimy przejść przez całą dżunglę nie wykryci przez żaby. Ani... No w ogóle nie możemy zostać wykryci przez żabgi. Mogę powiedzieć, że to mnie... Tak. Bałem się troszkę. W tym razie to jest dosyć prosty, I guess, challenge. Nie chcę tego one-upa. No. Prosty challenge nie wymaga tutaj zbytnio dużo skilla. Bardziej może tylko rozeznania poziomu i tyle. To nie tu jeszcze. Wiedziałem, że w którymś z tych lupów jest żaba, ale nie pamiętałem dokładnie. O, właśnie. Czekajcie. No. Teraz ja sobie mogę przejść. Nie wiem w sumie dlaczego jest to zadanie, bo nasz tu informator ma... Manie mówienie nam o tym, jaki jest sens naszego zadania, czyli na przykład tutaj, no po jaką cholerę mamy unikać tych żab? No dobra, zacznie padać, ale no co? Co się stanie niby? Coś tu? A, platforma się. W sumie ta platforma mi nie była potrzebna, mogłem glitcha użyć. Ale no dobra. Może lepiej zostanę na niewidzialności. Nie wiem, jakoś mam takie większe... Mam większe jakąś zaufanie do tego, kiedy jestem w tej formie, w tym zadaniu. Bo jak widzieliście, żaby nie mogą mnie wykryć wtedy. Dobra. Czy on cały czas mówi, że chciałby polizać tą żabę? Mi się tak cały czas wydaje. No. Boi? Jaki boi? Dobra. W ogóle fajne są rzeczy, jakie mówią tu Team Chaotix, bo to tak naprawdę jakby nad czymś rozważali w tym wypadku, że Wektor chyba nie zapłacił czynsz? Nie. To nie czynsz. Coś tam, ale z biurem. Chodzi o biuro. Zakładam, że chodzi o czynsz albo o prąd. Chociaż w tym wypadku, jak gdybym był w takim miejscu, to bardziej bym się zastanowił nad wodą, jeśli mam być szczery. Niż nad czymkolwiek. Dobra. No więc jak widzicie, bardzo... Tak nieładnie jest. Bardzo prosty challenge, szybko poszedł. Było miło. O, ja zapomniałem, że czeka nas ten. Team Rose. Oh, shit. Ale bardzo fajny czas. Ranga niekoniecznie. Dobra.
Pewnie są jakieś speedrunerskie triki. Chyba nawet jest takie, żeby pominąć praktycznie cały poziom. A nie, jest właśnie. Wow. Okej. Okay. Czyli mamy po prostu znaleźć i ochronić 10 czar, tak? Sounds easy to me. No więc mamy jednego czao. Kurde. Ty cholero. That damn czao. Where is that damn czao? Tak w sumie, Shadow... Jakby Chao Garden był w Shadow the Hedgehog, czy tak Shadow mógłby mówić? Where is that damn Chao? Ale by to było zabawne. Dobra, mam pewien dziwny pomysł. Tu jest to. Dlaczego to jest? Czy mógł się Charmin tu jakoś rozejrzeć? Tak. Ej, tu jest platforma jakaś. Patrzę... Boi! A teraz speedrun. Cały czas będę mówił to boi. Myk. Tutaj prawie jak z tymi... No jak im tam, krabami w pierwszym poziomie, czyli po prostu wystarczy zapamiętać, gdzie co jest. I praktycznie mamy wszystko za nas zrobione. W dużej mierze. Dobrze. Postaram się. Dobra, dzięki. Wektor i tu mamy jednego z Chao. Jakie... Ja już 6 mam ich. O, niektóre są nawet bardzo fajnie ukryte w miejscach, w których normalnie gracz nie zagląda zbytnio. To jest dosyć mądre. Na przykład tu. Od razu by się skupił na po bokach rzeczach. A nie tutaj, o. Co to jest? Aha, tam jest. Tak naprawdę zostały rozwalone przez fruty. Tutti fruty. Hehe. Jak ten humor? Nie, shit! Ja też. I te, jeśli nie wiedzieliście, o co chodzi praktycznie w Team Rose, w cutscence, w której mówili o tym, że Espio był za, zaciekawiony cheese'em, to jest właśnie ta eksplanacja, bo musiał, bo to była tak jakby nawiązanie do tej misji, co trochę jest złe, że... Jak ktoś grał w Team Rose, to nie ogarniał kompletnie, co się dzieje przed Team Chaotix. Więc dobra. Oczywiście znowu nie będę skipował castingi z Team Rose, więc musimy ją znowu obejrzeć, tym razem bez tłumaczenia. Na tłumaczenie zapraszam do historii Team Rose. Tam ją przetłumaczyłem. Wiecie, co spróbuję raz z tym gliczem? Na rozwalenie ich kompletne. Spróbuję raz. Bo nie mam aż tyle życia, żeby aż tak bardzo ryzykować.
Nie tak. O. No, ale widziałem ich przecież, że spadali. Aha, zrobiłem w wodzie. Fu, w powietrzu. Pozdro dla mnie. Just go. 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 Get the hell out of here, Timuros! Forgive me, but this is our duty. Shut the hell up, Espio! Dobra, Hencastle! Finally! Ugh! Nie będę mówił, że mam dzisiaj mało do tłumaczenia, bo zwykle jak mówię, że mam mało do tłumaczenia, to wychodzi na to, że tłumaczę przez pół godziny. Znaczy pół godziny. Godzinę wychodzi tłumaczenia. Więc musimy po prostu zbierać w tym zadaniu 10 kluczy. I tu się zaczyna moje kłopoty, bo Hencastle jako Team Chaotix po prostu... Dawno, ale to naprawdę dawno nie robiłem. Więc dosłownie nie pamiętam nawet, gdzie one są. Te klucze. Pewnie nawet nie musiałem tu iść, bo pewnie tu żadnych nie ma. Ale... są, okej. Pyk. Ło, 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 ło. Okej, that worked. Spoko. Drzwi się otworzyły, ale no niestety tu już muszę używać drzwi, bo... No bo jest to. Okej. No tak. Syrlio. Syrlio. Dobra, na górze jest chyba klucz, z tego co pamiętam. Tam na górze. O! Nie. Tam na górze. Tu. Tu jest kluczyk. Na 100%. No wiedział. Może i nie przechodziłem, ale domyślam się, gdzie jest to. To jest już po prostu doświadczenie w tej grze. Ta gra już u mnie jest... Tyle bardzo ogrywam, że ja nawet nie muszę pamiętać, gdzie co jest. You only have the idea. Jak mnie to wnerwia czasem. Jakby... Kurde, zbieram każdy klucz, jaki napotkam, i tak jest. You only have the idea. Okej, co włączyłem? Włączyłem to. Więc chyba jak przeniosę się, to tam będzie klucz, co nie? No oczywiście. O, tam jest klucz kolejny. Dobra. Tu już nie muszę używać drzwi. Nie wiem, ja bym jakbyście... Jak... Wynalazł Switch. Przez Nintendo Switch zawsze jak ktoś wspomina Switch w grze, to zawsze mam uciechę z tego. No, wreszcie. Dobra. Nie mam odpowiedniej... Dobra. Klucz jest oczywiście tutaj. To było przewidywalne. Tu już użyję przypadkowo klucza. O! Okej. Okay. Nie musiałem użyć. Dammit. Dobra.
Niech... Nie. Czy to jest... O jeden... Nie... Kurde... Ale na dole chyba był klucz. Jeśli dobrze pamiętam. A pewnie źle pamiętam. No oczywiście, że źle pamiętam. Jak to Pixel miałby coś pamiętać dobrze? W Soniku? Proszę cię. Daj. Bum. Łe. Okej, okay, to muszę... Demet. O. Okej. Okej. What's going on? Okej, tu musimy iść dalej. Więc idziemy dalej. Mamy 9 na 10. Czy jakiś... Jak ci ominąłem chyba klucz. O-o. I hate everything. Damn. A najgorsze jest to, że następny jest jeszcze dłuższy. Ja pierdzielę. To było okropne. Ej, 60, bo może teraz mi się odblokuje nowa minigierka. No oczywiście. Ring Race. Cokolwiek to jest. Dobra, Mystic Mansion. Let's do it. A red torches, jen. Aha, nie ten challenge. Znaczy nie ten team. Nie wiem, muszę przy każdej tej stawać i ją gasić tornado. What are you singing about? Dobra, ty giniesz. No musimy rozwalić. Gasić wszystkie czerwone latarnie. Czy? No świecą, no nie latarnie, ale dobra. No i dzięki temu przejdziemy poziom. Nie, i znowu nie wiemy, po co w ogóle to robimy. Ale to jest naprawdę głupie, bo na przykład inne teamy, znaczy inne. Team... Wszystkie teamy poza w sumie Team Chaotix mogą obracać, to znaczy Power Character może obracać wokół siebie swoimi teammate'ami. Tylko akurat nie Team Chaotix. Nawet Team Rose Big może obracać swoimi towarzyszkami. Co jest bardzo dziwne. Patrzcie, co w ogóle Espio może zrobić fajnego. Tada! Tam nic nie ma, więc jest okej. Okay. No, jak? Jak się wystraszyłem, że spadnę tam. Dobra, ominęliśmy sekcję bobsleyową, co jest w ogóle fajne, bo nie musimy przechodzić rzeczy, które nie są nam w ogóle potrzebne. Dobra, dankę. Myk. Ta-da! Hold on, embrace yourselves.
No dobra, nie chcę mi się tego. Co? Nie. Co ja co robiłem w takim razie? Tu się trzeba dostać ze specjalną kombinacją, żeby ten kwiatek zadziałał w ogóle. Czyli z tą bodajże. Nie. Skrzeniej. Dobra, teraz możemy iść dalej. I tu rozwalać wszystko. Tam to się nie rozwala. No oczywiście. I to jest najgorsze, jeżeli nie będziemy tego pilnować, to najprawdopodobniej pominiemy co najmniej jedno i wtedy będziemy dokładnie robić to samo, co ja przed chwilą robiłem w poprzednim poziomie. Rolling around with the speed of sound. What's the matter? You only have weight there. I'm starving. Jeśli dobrze pamiętam, to jedno z tych drzwi trzeba było rozwalić. I don't know. Dobra. Teraz ktoś się bodajże, no właśnie. Ktoś się otworzyły, te. Zostaliśmy przeniesieni zupełnie w inne miejsce, jej! Uwielbiam, jak zostaję przenoszony w miejsce, którego nie ogarniam. I to jest kompletnie nowe miejsce, gdzie nie byliśmy innymi teamami. Jest ekskluzywne dla Team Chaotix. Spadamy, a jednak nie. No. I w sumie lepsze by było Blue Tornado albo Black Tornado, bo one... Black i Blue Tornado mają większy hitbox, przez co więcej mogę tych rozwalić, zgasić tych, te płomyki. Dziękuję. Well, that just happened. A użyję tego. Bi, Charmy, bi. Myk. Elo. Jeśli myślisz, że naprawdę chcemy się z tobą walczyć, to jesteś w grubym błędzie. Damn it. Ale... wiem, że jest to możliwe. Jak widzicie, przedostaję się. No skoro w jedną stronę to mogę zrobić, to w drugą też mogę. No. Jestem słaby w tą grę. No, wiedziałem. Ja nie zrobię. Chwila. Na pewno. Jak to mnie tepnie w całą tą arenę wypełnioną przeciwnikami. No. To gaśnie. Dobra. A.
Dobra. Dobra. Jest kluczyk. A co tu było? Tu nic nie było. Jej! Jak ja uwielbiam dostawanie nic. O, na pierścienie. Ale ja tutaj też zobaczę, bo może zawsze może być tu gdzieś płomień. A jednak nie. Rzecz do zapamiętania. A w sumie nigdy nie sprawdzałem. Nie. Dobra. Ale tu płacham. Wow. Nice. Cia. Aczkolwiek ja nie ufam grindowi, więc po prostu przejdę. Znaczy przejdę, przeskoczę sobie. Więc mamy już 50. Spoko. Jak się dowiedziałem, jestem inżynierem, więc spokojnie. Tylko ludzie z Discorda będą wiedzieć, o co chodzi. Nie. Ci, co oglądają Chryska, będą wiedzieć, o co chodzi. No, to chciałem powiedzieć. Okej. Abdur, powiadasz. Aha, dobra. Technicznie rzecz biorąc, mogę to innymi zrobić, jak mam klatki nieśmiertelności, ale po co? Się wysiłać niepotrzebnie. Jak byłem mały, to w ogóle rozwałem je wszystkie te... wszystkie... Kurde no... wszystkie... Co chciałem powiedzieć? Aha, wszystkie te... Płomyki rozwalałem. Gasiłem, whatever. Na innym chodzi. Aha, odcinek będzie miał 50 minut, fajnie. Jak nie więcej. To będzie się renderowało miliony lat. Chyba, że ostatni odcinek zrobię właśnie z... Ale nie, ja nie chcę tego robić, bo to jest niefajne. Bo ja mówiłem, że to jest ostatni odcinek, a taki... Nie wiem, no 10-minutowy odcinek z dwóch ostatnich poziomów, to mi się nie chce robić. Dobra, robię, nawet jakby ten odcinek miał zejść godzinę. Muszę to zrobić. Chyba zaczyna się już coś podejrzewać. Oczywiście ja wiem, ja znam. Ja oczywiście znam, kim jest nasz klient. Znam jego tożsamość. To jest skill. Ci, co grali w tą grę, to... No zakładam, że też wiedzą. A ci, co nie grali, nie znają, no to nie będę spoilerował. Ale już powinniście się domyślać bardzo dobrze, kto to jest. Oś. Oje. O tak. To było takie fajne. Musiałem. To tyle tego ma. Tyle tu jest tego cholerstwa. Demet. Nie! Dlaczego ty się przełączyłeś na to, a nie na Charmiego? Ja pierdzielę.
ale będę zmęczony po robieniu tego odcinka, a jaki... Jeee, to tłumaczenia, ile będę miał. Nie zdawałem sobie z tego sprawy zbytnio. Ale jak to mówią, raz wiolo, nie wiolo. Co? Będę tym spamował po prostu. Tasa. Myk. Latymy. Nie. Czy w końcu coś może no. No właśnie. Oho, holy shit. Ile tego mi tu wparowało? O. Wiecie co? Tu jest dużo tego. To jest zło kompletne. Zrobili po prostu takie overpowered to. Nie jest tego dużo, ale są te dwa. Nie jest to... Nie, może to nie było zbyt mądre, ale... Whatever. I am the ultimate life. No. Wreszcie, Charmy. Możesz się teraz odbijać, więc jest dobrze. Co? Chyba tego nie powinienem używać, co nie? Nie wiem, zobaczę. Nie, nie powinienem tego używać. O! Zawsze tak to robiłem. Zawsze tak robiłem, żeby ktoś tu się na mnie nie prął. Szukuję, że zawsze tak robiłem, bo ja się za bardzo boję tutaj, że spadnę. Czy coś. A w Sonic Heroes jest bardzo prawdopodobne, że się spadnie z czegoś. Dobra. To już chyba mogę skorzystać z tego. Chyba aż konieczne jest, żebym tego skorzystał. No, to dokładnie. A ty sobie spadasz. Nie starczyło miejsca! Pierwszy raz zrobiłem tak, że nie starczyło mi miejsca na ekranie. Ja! Ale fajne to było. Źle pierścieni. Ale jeszcze na widescreen. Ej, to nie, miałbym niezły szacun dla kogoś, kto by wypełnił w super widescreenie. W ultra widescreenie tak zwanym. Ale tu by dużo przeciwników musiało być na ekranie naraz. Tu by się gra chyba prędzej skraszowała, zanim coś takiego by się osiągnęło. Oh god. W sumie tak długo nagrywam, że nie pamiętam, czy robiłem synchronizację, ale ufam sobie, że robiłem. Chaos Control!